Jak żyje się młodym ludziom we Wrocławiu? Wiążesz się może przyszłość z Wrocławiem, czy planujecie wyjazd za granicę? Czy młodym ludziom się żyje w miarę okej, dopóki wyglądasz jak łysy koleś, który chce wszystkim przywalić, bo z taką fryzurą można zostać w sumie wszędzie w mordę. Przyszłość może kiedyś się wyprowadza, ale jak na razie to myślę, że będę mieszkał we Wrocławiu. No co do tej przyszłości, to w sumie jak to się mówi, pożyjemy, zobaczymy. Na ten moment raczej nie planuję. Jest mi dobrze w sumie tutaj na jakiś sposób, więc nie ma co narzekać, zawsze może być gorzej też, nie? Chciałem się zapytać, jak żyje się młodym ludziom tutaj we Wrocławiu, jak żyje się generalnie we Wrocławiu? Ciężko. Ciężko, niestety ciężko, bo problemy mają z dziećmi, z przedszkolami, ze żłobkami i z pracą, ciężko. Za pani czasów żyło się lepiej? Tak, za komuny żyło się lepiej niestety. I była przede wszystkim rygor, był. To mi się bardzo podoba. A w tej chwili jest luz, bluz, jak to się mówi. A więc, no tak jak mówię, jestem tutaj przejazdem i na pewno będę tutaj częściej spędzał czas, jak tylko będę mógł, bo naprawdę piękne miasto i myślę, że będzie zajebiście, na pewno. Uda się we Wrocławiu? No oczywiście jest zajebiście, to bardzo pięknie, bardzo klimatycznie, jeszcze ładna pogoda. A czy zostanę tutaj jak... Nie, raczej tutaj nie zostanę, bo nie jestem stąd, mam pracę u siebie. Przejazdem jesteśmy, także... Uda ci się wrócić? Mogę powtórzyć, co kolega pierwszy to powiedział. No, no jest klimatycznym miastem Wrocław naprawdę i czas się tu spędza fajnie. I tak jak od czasu do czasu się wpada, jest naprawdę, jest zajebiście naprawdę. Jak się żyje we Wrocławiu? We Wrocławiu żyje się bardzo fajnie, w porównaniu do tego, że wcześniej mieszkałam na wsi i nie było tam zbytnio szans rozwoju, ani możliwości takich dojazdu gdziekolwiek, ponieważ komunikacja miejska, wiejska była raczej w nie najlepszym stanie. A tutaj myślę, że są wielkie możliwości rozwoju i różne kursy, nie kursy, takie rzeczy. Więc ja oceniam bardzo pozytywnie to miasto i szanse tutaj zaistnienia. Dużo osób, o których pani wie, mieszka za granicą, wyprowadziło się na przykład z Wrocławia w związku z tym, że ciężko im się żyje? Do znajomych dużo wyjechało za granicą za pracą, ale moje dzieci są w domu i pracują, także nie mam problemu. Mhm. Ale cały czas pomagamy niestety córce, bo ma trójkę dzieci i musimy jej pomóc, bo niestety musi pilnować pracy jak i zięć, tak i córka. Słuchaj, kochana, jak żyje ci się i młodym ludziom we Wrocławiu? Wierzysz, że tu zostaniesz może, czy planujesz gdzieś wyjazd za granicę? No jak mam wyjechać? To jest najlepiej. Jak się żyje młodym ludziom? To młodym ludziom dobrze, że się żyje. Tak? Jasne, jak jest ktoś zaradny, to jestem proszę. Piękne miasto, tyle perspektyw. Gdzie mam stąd wyjeżdżać? Za granicę niekoniecznie. Znaczy, szczerze mówiąc, jeszcze się na to nie zastanawiałam, ale we Wrocławiu mieszkam 3 lata i mieszka się ekstra, naprawdę. A pochodzę z Poznania i nie chciałabym w sumie tutaj obrażać poznaniaków, ale uważam, że we Wrocławiu się żyje dużo lepiej. Ludzie są dużo sympatyczniejsi i pogoda jest trochę lepsza, bo jest zawsze troszeczkę cieplej i wydaje mi się, że to jest naprawdę fajne miasto. Szacun, szacun, żółwik, żółwik, dziękuję za opinię. Dziękuję. Tak, za każdym razem tu wracamy, byliśmy na Euro, tutaj spędzaliśmy czas właśnie cały tydzień, świetnie było i tak w sumie w każdym wolnym czasie tutaj wracamy, żeby się pobawić, trochę oderwać. Chilautować przede wszystkim. Mamy w sumie tylko 100 km do Wrocławia, więc... Będziemy odwiedzić Wyspę Słodową także. Siema Wojtek, chciałem się Cię zapytać, jak żyje się młodym ludziom generalnie we Wrocławiu? Czy wiążesz przyszłość z Wrocławia, czy może planujesz wyjazd za granicę? No we Wrocławiu jest bardzo przyjemnie, mieszkam tutaj od zawsze, od 20 lat. Uczę się, nie mam problemu z dostaniem pracy, pracuję jako ratownik i żyje mi się naprawdę świetnie. No nie ma co narzekać, zawsze mogło być gorzej, jak już powiedziałem. Jakoś super nie jest, ale co? My dopiero do liceum chodzimy, ale... Czasem się znajdzie jakaś tam zaoczna robota, ale nie ma co narzekać. Ale to głównie jest od znajomości zależne mimo wszystko. Jeżeli miałabym zostać, to w mieście, takim na przykład jak Wrocław. A na wsi na pewno nie chciałabym mieszkać tak na stałe, ponieważ no, całe życie tam spędziłam i no, nie polecam. Jeśli ktoś ma jakieś ambicje i chce do czegoś dojść, no to raczej nie bardzo. Całą moją rodzinę, wszystkich znajomych i miłego dnia życzę. Dziękuję, dużo zdrówka. Dziękuję bardzo. Kogo pozdrawiamy, powiedz? Pozdrawiam mojego chłopaka, który aktualnie jest w pracy i całą moją rodzinkę i was, bo... Fajnie, że się czymś takim zajmujecie. Dziękuję bardzo, szacun, kochana. Dzięki. Z przyjaciółmi w sumie tutaj często też przesiadywaliśmy, więc... Mogę dotknąć? No możesz, możesz. Poczekaj, wywiad na razie robimy, poczekaj. Daj, poczekaj. Co chciałem się, jeszcze ostatnio, chodź, jeszcze ostatnio, tak, babci zadam, chodź.